Siemanko, witam w dzisiejszym świątecznym ocenianiu TikToków. Dzisiaj będzie świątecznie, nie wiem z jakiego powodu w sumie, ale po prostu życzę wam wesołych świąt, smacznych pierogów, smacznego barszczyku, smacznych uszek, smacznego makowca, no i oczywiście to, co Polacy lubią najbardziej, czyli rozmowy i kłótnie o polityce. Ale dzisiaj nie o polityce, tylko o dietetyce. I nie tylko. Zobaczmy, co tam TikTok dzisiaj dla mnie sprezentował. Czy to jest błonnik po prostu? Okej, okay. Czyli to jest pewnie błonnik. Czy błonnik może być blokerem podjadania i jest dobrym pomysłem? Tak. Tylko że musicie wiedzieć o jednej rzeczy, o czym też mówiłem ostatnio, dosłownie w poprzednim materiale, a propos tego, jak nie przytyć w święta, to, że problemem nie są święta, tylko problemem jest cały okres od mniej więcej początku grudnia do 6 stycznia. Bo nie da się przytyć w 2 dni czy 3, ale w miesiąc już tak. Także ja nie jestem zdania, żeby brać blokery apetytu w święta, tylko jeść normalnie, ale za to ogarnąć się później szybciej, nie? W sensie, że kończą się święta i się ogarniacie i do tych świąt jecie powiedzmy normalnie. I wtedy nie przytyjecie i wszystko będzie cacy. Im grubszy brzuch, tym mniejszy mózg. Nie wierzysz? Niestety, na to wskazują badania. W badaniach opublikowanych w 2013 roku pokazano, że osoby zarówno otyłe, jak i osoby z nadwagą mają niższy stopień parametrów takich jak pamięć, inteligencja, płynność słowna i sprawność psychoruchowa. Osoby otyłe mają średnio, powtarzam średnio, o 8% mniej tkanki mózgowej, głównie jeżeli chodzi o płat czołowy i nasz hipokamp, czyli obszary, które odpowiadają za... Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, nie spotkałem się z tymi badaniami, nie chcę mi się teraz w to zagłębiać, dlatego że... No można powiedzieć, że wierzę na słowo, ma to sens po prostu, dlatego że trzeba skorelować, jakby... Według mnie tutaj sama otyłość nie jest głównym powodem, co jakby to, co sprzyja otyłości, sprzyja też temu, że nasz mózg może się potem kurczyć. W sensie, że po prostu będziemy w cudzysłowie głupsi. Dlatego, że osoby otyłe bardzo często jednocześnie nie są osobami aktywnymi, a aktywność wpływa pozytywnie na pracę naszego mózgu. Osoby otyłe nie jedzą na przykład zazwyczaj za dużo omega-3, w sensie ryb, nie wiem, orzechów, nasion, więc to również są takie superfood dla mózgu. Ogólnie superfood dla mózgu raczej nie są produktami, przy których ludzie z otyłością jedzą, nie? Także to jest kolejny problem, a kolejny może być po prostu wpływ na resztę hormonów, co może mieć też wpływ na mózg. Także wierzę, że tak może być. Dlaczego nie czujesz pośladków w RDL tak samo jak przy hip thrustach? Jak czujesz pośladki w hip thrustach? Hip thrust angażuje pośladek w skróceniu, największe napięcie. Aha. Jak czujesz? No, okej. Okay. No tak. Jakby tak, to jest jeden z powodów, dlaczego nie czujesz pośladków w RDL tak samo jak w hip thrustach. Zgadza się. Mam do treningu, więc jeżdża przed treningówka. Po tego gymu zaczynam rozgrzewkę. To jest super serie cardio. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak popatrzysz na przeciętnego Polaka, co on kupuje w sklepie, na tym taśmociągu nie ma nic do jedzenia. To jest masakra. Nic, co jest faktycznie żywnością. A boimy się bardzo niepopularnych teorii, takich jak mięso, jak jaja, jak nabiał, no bo one zatykają żyły, bo one zabijają. No przecież poziom glukozy nie urośnie ci od mięsa, tylko poziom glukozy urośnie ci od węglowodanów. Dlaczego straszy się ludzi, że im się uszkodzą nerki, jak będą jeść więcej mięsa czy jajek, czyli więcej białka, skoro wiemy, że nerki i tkanki uszkadzane są przez glukozę, przez cukier, przez węglowodany. Jak popatrzysz na przeciętnego... To czy po części się zgodzę, jakby to nie jest, jakby nie chodzi o to, żeby w ogóle nie jeść węglowodanów i że węglowodany są złe i w ogóle je wywalić z diety, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o zbilansowanie tej diety. I tu jakby słusznie, no jakby większość Polaków je mało warzyw, mało owoców, mało mięsa tak naprawdę. A jak jedzą to mięso, to bardzo często jest to mocno przetworzone mięso, które ma po prostu dużo tłuszczu, co również nie jest korzystne.
Także no, nie ma co tu ukrywać, no, po prostu muszę się z tym akurat zgodzić, aczkolwiek z samą Iwoną Wierzbicką się w wielu rzeczach po prostu nie zgadzam. I zresztą badania naukowe również. Skoro epidemia otyłości tak mocno przyspiesza od 30 lat, jak cytuję z książki Metoda odsudzania braci rodzeń, to czy... Czy on właśnie zacytował własną książkę? Przez ten fakt mamy zrozumieć, że właśnie od tych kilkudziesięciu lat nagle wszyscy stali się leniwi, mało się ruszają, ciągle jedzą pączki i mają wszystko w tyłku? Tak by chcieli wiedzieć. Czy może jest tak, że za pandemię otyłości odpowiada nie brak silnej woli, ale hormony, takie jak insulina, która powoduje... Pierdolenie, nie mogę słuchać tego pierdolenia, naprawdę, to jest tak niesamowite. Po pierwsze, gość cytuje własną książkę jako fakt naukowy i jako jakby, to jest referencja jego. Także ja mogę zaraz wydać e-booka i go zacytować. I to nie wpływa na to, że będę miał rację. Jakby cytowanie książek samo w sobie nie wpływa na to, że ktoś ma rację, a tym bardziej już własnych, gdzie oczywistym jest, chyba że we własnej książce piszemy rzeczy, które my osobiście uważamy za słuszne. Jakby nie pisałby czegoś, co nie pisaliby czegoś, co uważają za kłamstwo. I epidemia otyłości ani nie jest od hormonów, ani nie jest od lenistwa, tylko jest od wszystkiego. Po prostu. A przede wszystkim głównym jakby czynnikiem jest to, że ludzie żyją szybciej, jedzą więcej przetworzonych rzeczy, dlatego że są one łatwe do zdobycia, są stosunkowo tanie, jedzenie możemy zamawiać i coraz więcej mamy, że tak powiem, gotowych rozwiązań, a ludzki mózg działa tak, że szuka najłatwiejszych metod. Generalnie ludzki mózg jest bardzo leniwy i on będzie dążył do tego, żeby jak najbardziej ułatwić sobie życie, więc dla mózgu ułatwieniem jest, że można na przykład kupić sobie, nie wiem, słodką bułkę, pączka czy cokolwiek i dostarczyć tym samym 400 kilokalorii, bo jest to mnóstwo energii dla mózgu i dla ciała, a my jakby żyjemy, żeby przetrwać, a nie żeby być szczupli. Także epidemia otyłości jest no, z mnóstwa czynników. Po prostu nie ma tu jednego czy dwóch powodów, a te czynniki z kolei mogą mieć wpływ na hormony, tylko że to jest drugorzędne. To nie jest tak, że komuś się nagle z dupy zmieniają hormony i przez to tyje, dlatego że węglowodany ludzie jedli kiedyś. Dosłownie jakby przeciętny chłop i w ogóle przeciętny człowiek, nie wiem, 50-60 lat temu jadł ziemniaki, chleb, kaszę, więc same węglowodany. Mięso jadł rzadko i mało, bo było drogie i ciężkie do zdobycia. I ludzie nie byli otyli, więc skoro kiedyś ludzie jedli węglowodany i nie było takiego problemu z otyłością, i teraz ludzie jedzą węglowodany i jest problem z otyłością, no to jasno wskazuje na to, że węglowodany nie są problemem. Bo skoro one już były i nie spowodowały otyłości 50 lat temu, 100 lat temu, 200 lat temu, tylko nagle przez ostatnie 30 lat, no to znaczy, że trzeba dopatrywać się problemów gdzie indziej. To jest logika po prostu. Jakby nie potrzebuję badań naukowych, żeby to potwierdzić, bo to są fakty, które można po prostu sprawdzić chociażby ze statystyki. A do tego ludzie się dosłownie po prostu mniej ruszają. Przykładowo ostatnio widziałem taki cytat JFK'a, Kennedy'ego, z lat bodajże 60-tych czy 70-tych, nie wiem kiedy rządził Kennedy, jakby możecie sobie sprawdzić, ale generalnie jak wtedy był prezydentem, no to powiedzmy nam, nie wiem, 40-50 lat temu, no to on powiedział wprost, w sensie, że jakby powiedział, że otyłość u dzieci jest problematyczna i wtedy jak spojrzymy na przykład na, nie wiem, chociażby aktywność fizyczną w szkołach w Stanach Zjednoczonych, to tej aktywności było dużo więcej i zaliczenie WF-u było dużo trudniejsze. Po prostu to jakby było bardziej wymagające, przez co no, ludzie byli sprawniejsi. To jest jakby fakt. A dzisiaj ludzie piszą zwolnienia z WF-u, bo się boją oceny. Jakby... Okazało się, że osoby, które tylko jedzą w okienku to, co chcą, dowoli, nie licząc kalorii, mają lepsze efekty metaboliczne w porównaniu do tych, którym kazano liczyć kalorii, czyli zażynać się z tymi kalkulatorkami, biegać dla spalania kalorii, czyli cierpieć i odczuwać ciągły głód, bo na tym polega ta metoda. I no ty myślisz, że to badanie, które jest, powinno być w pierwszych informacjach na ręce. Naprawdę nie wiem, jak można ich słuchać, jak oni sami wymyślają sobie tezy i sami...
jakby dopowiadają, czyli z tego wynika, że każdy, kto liczy kalorie, to się zażyna, biega dla spalania kalorii i czuje ciągły głód, co również nie jest prawdą, bo jest mnóstwo ludzi, która ma problem z przejadaniem kalorii i nie biegają i nie mają otyłości, więc znowu to jest kłamstwo i głupota. I oczywiście, jeżeli ktoś będzie jadł w sensie ja się z tym zgodzę w zupełności, że okresowy post wpływa na to, że łatwiej jest nam kontrolować apetyt i po prostu mniej jeść i mniej czuć głód. To też potwierdza mnóstwo badań. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ja nie jestem przeciwnikiem okresowego postu, tylko jestem przeciwnikiem wymyślania i dopowiadania sobie różnych tez. Tylko po to, żeby jakby potwierdzić to, co ktoś chce przekazać. Jedyne miejsce w twoim organizmie, gdzie tłuszcz jest metabolizowany, czyli jest pobierany z tkanki tłuszczowej i zamieniany na energię, to twoja wątroba. Jeżeli ona nie jest w stanie odpowiednio metabolizować tłuszczu, to nie jesteś w stanie go spalać. Co zatem musisz zrobić? Dostarczyć ogromne ilości metioniny, choliny i chromu, a wtedy zamienisz swoją wątrobę na ogromnego pożeracza tłuszczu. Nie. Jak komuś działa wątroba, a w większości działa wątroba, bo wątroba jest narządem, który jest w kurwę wytrzymały, jest głupotoodporny wręcz, bo żeby doprowadzić do marskości wątroby, trzeba być albo a genetycznie obciążony i mieć jakiś problem, ale to wtedy jakby nie widzę sensu o tym dalej rozmawiać, bo jeżeli ktoś jest genetycznie no uszkodzony, że tak powiem, cokolwiek, ma jakieś problemy z jakimkolwiek organem ze względów genetycznych, to, że tak powiem, normalne rady tej osoby się nie trzymają, nie? Jakby ustalmy to. Więc jakie są, że tak powiem, normalne opcje, żeby doprowadzić do stłuszczenia wątroby? Dwie najczęstsze to jest pierwsze alkohol, to jest alkoholowe stłuszczenie wątroby i to trzeba naprawdę walić dużo gorzały, żeby do tego doprowadzić, albo B, od leków przeciwzapalnych, co ma miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych, bo tam debile łykają te tabletki po prostu jak MMMsy i potrafią po 20-30 te tabletek dziennie na przykład przyjąć, bo u nich chociażby no właśnie tabletki przeciwbólowe są na przykład sprzedawane w opakowaniach po 500, po 1000 nawet tabletek i oni po prostu je łykają garściami, nie? To debile są. To są Stany Zjednoczone, jakby ustalmy to, że oni są głupsi. Ale poza tym, to u każdego innego wątroba będzie działała tak samo. I jedzenie tego, co ona powiedziała w ogromnych ilościach, tego nie zmieni. I nie sprawi tego, bo dalej jest zasada calories in, calories out. I dalej tłuszcz jako tako nie jest spalany i wykorzystywany jako energia, tylko jest wydychany z powietrzem. No, tak. I mówię, to trochę inaczej działa. Ta piramida to była... Ja nie, znaczy tak, no można przypuszczać, że ktoś nie wiedział, co robi. Ale jeżeli przez tyle lat dalej ktoś nie wie, co robi, no to chyba już można tylko się zastanowić, czy ja nie chcę pewnych faktów inaczej odebrać. Moim zdaniem jest to absolutnie celowe działanie i świetnie przemyślane po to, żeby wprowadzić ludzi na ścieżkę chorowania. Ta obecna piramida, która ciągle obowiązuje, żywieniowa. A co jakbym wam powiedział, że to, że jakaś zasada obowiązuje, to nie znaczy, że ludzie się tego trzymają. Szok, niedowierzanie. I powiem więcej. To jest rzecz, która obowiązuje, ale nie jest w żaden sposób egzekwowana. A są rzeczy, które obowiązują, są egzekwowane i ludzie dalej to łamią. To skoro na przykład są osoby, które, nie wiem, przekraczają prędkość, jeżdżą po pijaku, piją w miejscach publicznych, co za to wszystko grozi kara, nie? Jakby to jest karane i społecznie, powiedzmy, nieszanowane. To skoro ludzie to robią, to dlaczego ci sami ludzie mieliby się trzymać piramidy żywienia, której totalnie nikt nie sprawdza, każdy ma to w dupie i ludzie się nie trzymają tej piramidy, bo jakby się trzymali tej piramidy, rzeczywiście, w sensie tego, co tam jest, nie tego, co sobie ktoś wymyśli, albo ktoś jakąś, nie wiem, teorię dookoła tego wymyśli, to jakby się rzeczywiście trzymali tej piramidy, tak jak ona wygląda, to poziom otyłości byłby znacznie mniejszy. Dlatego, że w tej piramidzie wszelkie przetworzone mocno produkty, takie jak, nie wiem, słodkie bułki, czekolady, nie wiem, słone przekąski, fast foody, to wszystkie te rzeczy, które... od których ludzie głównie tyją tak naprawdę i przekraczają właśnie dzienny bilans kalorii,
to one w tej piramidzie są jako coś, co powinno, praktycznie tego nie być w diecie. Bo wiecie, to, że na podstawie, fundamentem tej piramidy są węglowodany, to nie oznacza, że można jeść pączki, bo pączek to nie jest węglowodan. Kumacie? Mam nadzieję. Dalej. No, gość ewidentnie rozciąga po prostu tylny akton barku, nie? W obciążeniu. Nie wiem, gdzie jest problem. Wiesz, że zaburzenia odżywiania mogą ci dawać mnóstwo korzyści? Tak. Nie pomyliłem się, a ty dobrze usłyszałeś. Czasami mamy bejta, posłuchajmy. Przejdziemy do wniosku z moimi pacjentami, że rzeczywiście zaburzenia odżywiania dają mi mnóstwo plusów. O tym za chwilę. Ja nazywam się Bartosz Janiszewski i z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Dobra. I łączę te dwie pasje, tworząc sylwetkę psychodietetyka oraz psychologa odchudzania. I teraz pozwól, że nakreślę ci poniekąd mój punkt widzenia. W naszym życiu bywa tak, że są przeróżne płaszczyzny. Płaszczyzna zawodowa. Chodzimy na tych spotkaniach do wniosku, że wszystkie te płaszczyzny praktycznie to płaszczyzny, które pozbawione są jakiegokolwiek poczucia kontroli. Żyjemy w chaosie. Wszystkie. Oprócz jednej. Oprócz płaszczyzny dotyczącej żywienia. I moi pacjenci, moje pacjentki często dochodzą do wniosku, że rzeczywiście ta kontrola w żywieniu daje im poczucie sprawczości. Że one mogą decydować, co zjedzą, o ile zjedzą. Że mogą pobyć w głodzie. Że mogą modelować poniekąd swoje ciało. Problem polega na tym, że ja jako psycholog będę w pewnym momencie chciał im to zabrać. Chciał im zabrać kontrolę. I uwaga, problem nie kończy się na tym, że odbiorę kontrolę mojej pacjentce, mojemu pacjentowi. To dopiero jedna strona medalu. Jazda bez trzymanki zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy konfrontować się z innymi płaszczyznami, nad którymi tej kontroli nie mieliśmy. I dochodzi do sytuacji, w której zaczynamy patrzeć na nie, dostrzegać je przez pryzmat tego, jakie są. A nie, że są, ale trochę takie niewidzialne, bo aktualnie skupiam się na mojej relacji z żywieniem. I z taką refleksją pozostawiam was na dzisiaj. Czasami dochodzimy do wniosku z moimi pacjentami, jeszcze raz, co? Zaburzenia odżywiania dają mi mnóstwo plusów. O tym za chwilę. Gdzie? W sensie, w którym miejscu? Bo straciłem 10 razy jakby uwagę, ale w którym miejscu on powiedział o tym, że zaburzenia odżywiania dają komuś plusy? Jakby nie, chodzi o to, że oni chcą kontrolować jedzenie i kontrola jedzenia powoduje zaburzenia odżywiania, więc w momencie, gdy ktoś ma nie kontrolować tego jedzenia, to zabiera im tą kontrolę. W sensie o to chodziło? Bo jeżeli o to chodziło, to tu jest pewien błąd, dlatego że zaburzenie odżywiania, w sensie inaczej, kontrolowanie jedzenia nie musi wiązać się z zaburzeniami odżywiania. Wręcz zaburzenie odżywiania to nie jest pełna kontrola, bo jednak, to czy zależy jaka, ale powiedzmy, że zależy jakie zaburzenia, ale załóżmy, że no chociażby bulimia czy binge eating disorder to są zaburzenia, w których tej kontroli pełnej nie ma, dlatego że ludzie rzucają się na jedzenie. W anoreksji, okej, jakby tam jest kontrola, bo ludzie nie jedzą i kontrolują to, że nie jedzą, ale w całej reszcie zaburzeń to nie jest pełna kontrola i ludzie właśnie nie mają nad sobą kontroli, dlatego mają zaburzenia i tu jest problem. Ale mówię, nie wiem, co dokładnie chciał przekazać, bo nie wiem, strasznie kurwa dookoła tematu było chodzone. Jak łatwo i szybko schudnąć do Sylwestra? Nie trzeba stosować restrykcyjnych diet, ani godzinami siedzieć na siłowni. Ja zimą... Dobrze, oczywiście. Trzeba zimą spacerować po prostu w t-shircie z GoPro albo z telefonem. Minus 5 kg do Sylwestra za 2024 zł? Tak, zamiast 4365 zł. 12 treningów na Baku Shaper, czyli na bieżni pod ciśnieniem. Spalamy 4 razy więcej kalorii niż na zwykłej bieżni. 12 zabiegów liposukcji kawitacyjnej, czyli rozbijanie tkanki tłuszczowej. Ostatni ratunek przed chirurgicznym odsysaniem tłuszczu. A także 12 zabiegów na naszym Roll Shaperze, czyli pogromcy celulitu, ale także najlepszym sposobie na detoksykację naszego organizmu, dzięki czemu szybciej chudniemy. Do tego miesięczna kuracja oczyszczająca. No i oczywiście 2-tygodniowa dieta. Okej, to... 2024 to jest bardzo dużo. Jakby u mnie kupicie plan treningowy i jadłospis za 200 zł i też będziecie musieli być na diecie,
nie będziecie musieli łykać suplementów i też będziecie musieli zrobić trening, bo tutaj też musicie zrobić trening i jest 10 razy taniej. Świerszcze. Nie no, ale tak serio to... tak, po pierwsze, te zabiegi rozbijania tkanki tłuszczowej to nie jest ostatni, że tak powiem, deska ratunku przed operacją, bo jest dieta i trening, jakby po prostu. Po drugie, nie widziałem żadnego badania naukowego, które by potwierdzało, że to działa. I rzeczywiście ludzie, którzy robią takie zabiegi, jedząc tyle samo i ruszając się tyle samo, chudną więcej. Po trzecie, mówimy tutaj o detoksykacji i oczyszczaniu. Nie musimy się oczyszczać, chyba że z grzechów, to wtedy do księdza, do kościoła. Możemy się oczyścić z brudu, na przykład, jak, nie wiem, no wpierdolicie się do błota, do kałuży, jesteście brudni, to się musicie oczyścić. Należy też oczyszczać na przykład warzywa i owoce przed zjedzeniem, to też jest bardzo ważne. I to by było tyle, jak chodzi o oczyszczanie organizmu. Jeśli myślisz, że ta wersja jest na czwórki, a ta na pośladki, to jesteś w błędzie. Choć social media są pełne grafik i filmików mówiących o tym, że taka zmiana ustawienia stóp na suwnicy wpływa na diametralny wzrost zaangażowania pośladków w wyciskanie, w rzeczywistości nie ma podstaw, by sądzić, że tak jest. Najczęstszym tipem z ustawieniem stóp jest ten, gdzie ich przesunięcie na górną część podestu ma rzekomo sprawić, że ćwiczenie z docelowego na czwórki zamieni się na docelowe na pośladki. Umieszczenie stóp wyżej na suwnicy ma w zamyśle zwiększyć ramię siły działającej na staw biodrowy, co rzeczywiście się dzieje, jeśli porównamy wersję ze stopami niżej i wyżej. Warto jednak zwrócić uwagę, iż zakres ruchu biodra w tym ćwiczeniu odbywa się od dużego do bardzo dużego zgięcia. Co więcej, największy opór przypada w zakresie, gdzie biodro jest najbardziej zgięte. Aktywacja mięśni zgodnie z zasadą doboru neuromechanicznego jest zależna od ich dźwigni. Gdy spojrzymy, jak wygląda dźwignia prostowników biodra w zależności od zakresu jego zgięcia, z łatwością zauważymy, że mięśnie pośladkowe tracą dźwignię tym bardziej, im od większego zgięcia prostowane jest biodro na rzecz przywodziciela wielkiego. Specyfika tego ćwiczenia jest więc przeciwieństwem tego, co potrzebujemy na pośladkowy wielki. W zakresach, w których biodro porusza się w tym ćwiczeniu, niezależnie od ustawienia stóp, jedynie przywodziciel wielki może zwiększyć swoje zaangażowanie z tytułu zwiększenia obciążenia stawu biodrowego. Jeśli chcemy już więc hipotetyzować, to należałoby sądzić, że przemieszczenie stóp w górę na podeście zwiększy angaż przywodziciela wielkiego. Realne oddziaływanie na pośladki może się więc tutaj sprowadzać jedynie do większego obciążenia w dużym rozciągnięciu i wygenerowania siły pasywnej związanej z rozciąganiem tytyny, podobnie jak to robi statyczne rozciąganie. Choć nie dysponujemy żadnymi badaniami porównującymi wpływu ustawienia stóp na efekty hipertroficzne, możemy posilić się dostępną literaturą sprawdzającą aktywację mięśni. W 2001 roku Escamilla i wspiesznie odnotowano istotnych różnic. Łącząc obecnie dostępne dowody, co najmniej wątpliwym jest, by nawet duże zmiany w ustawieniu stóp na suwnicy mogły spowodować, że mięśnie pośladkowe będą tutaj najsilniej stymulowanym mięśniem. Znaczy w skrócie, dobra, tak w skrócie, bo w dużym uproszczeniu. Tak, jakby zgadzam się i zawsze uważam, że to jest głupie, w sensie mówienie, że nie wiem, właśnie z ćwiczenia na czwórki to się zrobi ćwiczenie na pośladki, ale tak jak słusznie zauważył, lepiej to będzie wpływało. Dalej to jest ćwiczenie, które głównie angażuje czworogłowe, ale przykładowo, nie wiem, jest dziewczyna, która ma priorytet na pośladki, ale ogólnie ma trening nóg, całych nóg, no to wtedy w momencie, gdy rzuci sobie taką suwnicę ze stopami wyżej, w sensie, żeby właśnie zaangażować te pośladki, to oczywiście głównym mięśniem, który będzie pracował, będzie mięsień czworogłowy uda, ale w momencie, gdy ma priorytet na pośladki, to bardzo możliwe, że warto jest właśnie zrobić taką wersję, a nie inną i jakby na tym bym zakończył, nie? I tak samo jak z wieloma różnymi ćwiczeniami. Jeżeli ćwiczenie w, że tak powiem, podstawowej wersji nie jest na dupę, to zmienianie go nie wpłynie na to, że nagle będzie tylko na dupę, nie? Ktoś dzwoni? Zaraz. Wracając. Dalej mięśnie utwardzamy narządy. Co? Dalej mięśnie utwardzamy narządy, przed czasami ochraniamy? No brawo, brawo, Janusze siłowni. Niskowęglowodanowe śniadanie, po którym łapa rośnie, tłuszcz się spala, mózg się rozwija i człowiek ma energię na cały dzień. Po żadnym jedzeniu tłuszcz się nie spala, po żadnym jedzeniu mięśnie nie rosną
i po całym, po żadnym posiłku nie, nie kurwa inaczej, po żadnym posiłku nie będziemy spalać tłuszczu, po żadnym posiłku nie będziemy budować mięśni i po żadnym posiłku nie będziemy mieć energii na cały dzień, bo jak będziemy mieli energię na cały dzień, to znaczy, że jest tylko jeden posiłek dziennie, a jeżeli to był jedyny twój posiłek dziennie, to znaczy, że się kurwa nie dożywiasz. Pozdro. Pokażę wam dzisiaj banalny sposób. Test na prawidłowe zakwaszenie żołądka. Nie musimy tego robić. Dalej. Dobrym pomysłem jest zacząć dzień od jajek, czyli mamy sobie jajka, jajecznicę, 2-3 jaja, do tego możemy dodać jakąś zieleninę, jeżeli mamy, typu szczypiorek lub po prostu jajka. Podajmy te jajka z... Możemy mieć jaja ze szczypiorkiem, możemy mieć jaja z jajkami. Warzywami, niech to będzie pomidor, ogórek, mamy teraz jesień. Okej, i pomidory. Dostępne. Niech dopełni ten posiłek tak naprawdę warzywo. Kolejny posiłek... Bez pieczywka. Bez białego pieczywka. Zauważyłem, że przygody przedsiębiorców zapraszają tylko ludzi, którzy polecają takie żywienie przedsiębiorców, które nie ma węglowodanów i też nie ma żadnych badań naukowych. Dobra, dalej. Ujemne kalorie istnieją. Na przykład troski lodu mają zero kalorii, a musimy poświęcić pewną ilość energii. Tak, zgadza się. Dalej. No, niedzielę ja dzisiaj sobie robię oczyszczanie organizmu sokiem. Kurwa, dalej. Nie każcie mi tego komentować, proszę. Blokada punktu głodu. O ten zabieg dostaję najwięcej zapytań i najwięcej ostatnio go wykonuję. Odpowiadam, na czym polega i jakie efekty uzyskasz. Zabieg blokady punktu głodu polega na podaniu toksyny botulinowej w receptory, które odpowiadają za łaknienie. W efekcie sygnały wysyłane przez mózg do receptorów głodu zostają zablokowane, a uczucie głodu staje się mniej intensywne. Dzięki temu, że nie ma się ciągłej ochoty na jedzenie, następuje deficyt kaloryczny, czyli dostarczanie organizmowi mniejszej ilości kalorii niż potrzebujemy. W efekcie tracimy na wadze. Zabieg w zależności od organizmu wystarczy od 3 do 8 miesięcy. Czy działa? Sprawdź, co piszą moje zadowolone klienty. Nie wiem, jak to skomentować, nie? Po prostu pierwsze słyszę, nie wiem, wydaje się to dziwne. Znaczy, na pewno ma skutki uboczne, jakby to mogę powiedzieć w ciemno, że ma. I nikt mi nie mówi, że nie ma, bo... W momencie, gdy blokujemy jakieś hormony, to się odbije na naszym zdrowiu. Po prostu. I tyle. Ale no, nie wiem. Może działa, może nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Osobiście bym nie polecał. Ja już przeszłam przez wiele pomysłów, jeśli chodzi o diety i czasami popełniałam błędy. Na pewno nie polecam żadnych głodówek, bo to nie o to w tym chodzi, żeby schudnąć. Trzeba nabrać po prostu takich nawyków żywieniowych. Zauważam, że u mnie nie działa wykluczanie. Że nie mogę tego, bo wtedy można naprawdę zwariować i wpaść wręcz w jakieś takie problemy żywieniowe. Dlatego ważne jest, żeby to wszystko było zdrowe z głową. U mnie świetnie sprawdza się okno żywieniowe. Mhm. Świetnie, bo to też współgra z moją walką z SIBO, kiedy ten organizm ma okazję odpocząć przez to właśnie okno. Czyli na czym polega okno żywieniowe? Kostkę. Albo szukam jakichś substytutów, czyli naprawdę duża ilość białka w momencie, kiedy... No dobra, no ma to sens, jakby... Git. Jeśli pijesz ciepłą wodę każdego ranka na pusty żołądek, oto co stanie się z twoim ciałem. Umrzesz. I tak. W sensie każdy umrze. 100% ludzi, która piła i pije wodę, umiera. Nie zapomnij o tym, aby zaraz po tym, jak zamówisz omega-3, ono do ciebie przyjdzie. To schować do lodówki, tak, dobrze. Tych olejów nie używaj do smażenia. Tak. Czy wiesz, że przy pracy z emocjami... Jest. To jest po prostu... Automatycznie to występuje. Jest... Czy wiesz, że... Finał tego odcinka. Przy pracy z emocjami automatycznie występuje spadek wagi. Cześć, nazywam się Ania i jeśli interesuje Cię temat totalnej biologii, zaobserwuj po więcej. Bo to wiecie, jak ktoś jest głupi, to idzie na biologię, a jak ktoś jest mądry, to idzie na biologię totalną. Ostatnio na sesji pracowałam z panią, która cierpi na nadwagę. I wyobraźcie sobie, że samo to, że uświadomiła sobie swoje konflikty emocjonalne, sprawiło, iż w przeciągu tygodnia zgubiła 5 kg i to bez żadnej diety, bez ćwiczeń. Dlatego już szok niedowierzania się swojemu życiu.
Czy jest coś dla ciebie ciężarem? Czy jest coś, z czym walczysz cały czas? Coś, co musisz dźwigać? Może być to na przykład duża ilość obowiązków, bądź ogólnie nie jesteś zadowolona ze swojego życia, bądź pracy. I musisz mierzyć się z tymi wszystkimi problemami. Dla naszego mózgu gadziego każdy taki problem jest ciężarem. A jak wiadomo, ciężary dźwigają siłacze. Jeśli nie chodzisz na siłownię, nie budujesz masy... Sama się śmieje z tego, co mówię. Sam będzie budował... Sama nie wytrzymała tego pierdolenia. ...masę, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Jeśli ten konflikt walki dziedziczymy pokoleniowo, to nie dziedziczymy nadwagi, tylko pamięć o tej traumie, o tym problemie. Generalnie z tego, co ja przeczytałem, to biologia totalna polega na tym, że właśnie mamy różne traumy, które dziedziczymy, nie? Że na przykład, załóżmy, nasza matka nas urodziła, nie? Jakby to kurwa, oczywistość. Twoja mama cię urodziła, jakby szok, niedowierzanie. Nie uwierzysz to. Zobacz jak. Lekarze mnie nienawidzą. Położne płaczą. To chodzi o to, że jak twoja mama była w brzuchu swojej mamy, czyli twojej babci, no to ona już tam w środku te jajeczka produkowała, nie? Więc traumy twojej babci, która przeżyła na przykład Holokaust, albo drugą wojnę światową, albo nie wiem, no sąsiad jej świnie ukradł, cokolwiek. To, że te traumy twojej babci mogą przejść na ciebie. Tak. Więc to... No generalnie jesteś gruby, bo babcia. Bo babcia, po prostu. Więc możesz pójść do babci i powiedzieć: jestem gruby przez ciebie. A ona da ci dokładkę i powie: jedz, piękny kawalerze, pewnie wszystkie pannice się za tobą rozglądają. Także tak, mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, kolejny odcinek oceniania TikToków. Bardzo możliwe, że dopiero będzie w lutym. Postaram się, żeby był w styczniu, taki noworoczny, ale może być tak, że będzie w lutym. Także nie obraźcie się, jak tak będzie. Zobaczcie po prostu poprzednie odcinki oceniania TikToków i widzimy się niebawem. Na razie, smacznych pierogów.